Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy sobie robić make-up kosmetykami, które znalazłam w kalendarzu Glam Shop. Jak jeszcze nie widzieliście filmu, zapraszam Was tutaj na ten film. Dzisiaj pełny make-up Glam Shopem. Chyba mi się uda, nie wiem czy coś mam do brwi, teraz sobie uświadomiłam. Dobra, prawie pełny make-up, użyję wszystkiego co było w tym kalendarzu, także nie mogę się doczekać. Słuchajcie, właśnie umyłam włosy i pomyślałam, że najpierw będzie krem, który ostatnio używam, bardzo fajny, z Glam Glow. Duża pojemność w ogóle, powiem Wam, że zwracam teraz uwagę na pojemności. I zapomniałam użyć przed kremem mojego sprzętu, uwielbiam ten sprzęt. Troszeczkę, tu parę małych włosków, a chcę mieć idealnie gładko i zawsze sobie tutaj usuwam. Sekunda i już gotowe. Także super, to oczywiście dezynfekujemy później normalnie alkoholem. I co? Może rozpuszczę sobie włosy, żeby mi schły. Bo jak tutaj się będę malować, to troszkę czasu minie, to wiecie. Kupiłam ostatnio w HM-ie taką wielką spinkę welurową. Ona jest tak wygodna i sobie nie łapie włosy w ten sposób. Gdzie to wygląda? Później Wam się oczywiście pokażę w całości, już będę miała wysuszone włosy. Nałożony kremik, teraz podkład. Ostatnio Wam robiłam test rozświetlającego podkładu z Glam Shop. Nie sprawdził mi się, nie dla mojej cery. Wiecie, czasem tak jest, ja tak podejrzewam, że niestety ten rozświetlający podkład się dla mnie nie sprawdzi. On będzie dobry dla osób, które mają suchą skórę, nie mają niedoskonałości, nie mają rozszerzonych porów i tak dalej. Ja uwielbiam podkład klasyczny, klasyk. Podkład kryjący klasyk, mam w kolorze ciepły 1 i używam gąbeczki, która jest właśnie z kalendarza adwentowego Glam Shop. Nie wiem, czy te kalendarze są jeszcze dostępne, podejrzewam, że się szybko wyprzedały. Biorę sobie dwie pompeczki, takie niecałe. I lecę na całą buzię. Gąbka jest bardzo miękka, w ogóle gąbeczki Hani są naprawdę w porządku. Często do nich wracam. Tam będzie słychać hałasu, bo moja ekipa pracuje. I prosiłam, żeby byli cicho, ale nie słuchają. Już sobie puszczają świąteczną muzykę. Ja jako jedyna się wyłamuję, bo dla mnie jest za wcześnie, ale oni wszyscy chcą. No ale ja nagrywam kalendarze, więc to dopiero hipokryzja. Ja sobie chyba w ogóle wszystkie te produkty wysypię, chyba jest ich sporo. I boję się, że coś ominę. O właśnie, dla przykładu zapomniałam o perfumach, zapomniałam o skrobaczku, czyli o peelingu do ust. Zaraz wszystko będę używać. I ten podkład im dłużej wklepujemy, tym lepiej wygląda, tak zauważyłam. Jak go nakładam tak na szybko, na przykład pędzem, no to rzeczywiście efekt jest cięższy na skórze. A jak go tak sobie poklepię gąbeczką, to on ładnie się wtapia i nie ma efektu maski wtedy. Korektora jeszcze nie mam, więc użyję sobie ten z Juvia's Place. On jest u nas niezbyt popularny, w ogóle Juvia's jest u nas ciężko dostępna. Numer 20. Swojego czasu Niki Tutorials bardzo często pokazywała ich produkty. One są niesamowicie kryjące. Dobra kochani, mamy podkład, mamy korektor. W kalendarzu znalazłam też puder z wkładem i były zapakowane oddzielnie, to jest oczywiście taka paletka magnetyczna. Zobaczymy jak ten puder będzie wyglądał nałożony gąbeczką pod oko, żeby tutaj zagruntować te miejsca. Wokół ust jeszcze sobie nałożę, a resztę sprowadzę pędzelkiem właśnie, który znalazłam w ostatnim okienku. Kto nie widział kalendarza, ten musi zobaczyć, ale no już teraz widzicie zawartość jakby, więc nie będzie, że Wam tutaj spoileruję. W ostatnim okienku znalazła się właśnie ta piękna kosmetyczka różowa z pędzlami. Ja pędzle Hani uwielbiam, uważam, że są świetnej jakości i z pędzli Hania jest bardzo znana, bo od tego zaczynała. Także w ogóle zawartość kalendarza mi się bardzo podoba, moim zdaniem jest trafiona. Niektórzy narzekali, że rok temu była lepsza, nie wiem o co chodzi, mi się bardzo podoba ta zawartość. I jeszcze tym samym pędzlem nałożę sobie bronzer, mam tutaj paletę Hani, akurat nie z kalendarza, ale mam tutaj właśnie kilka kosmetyków, już wcześniej miałam i będę używała koloru, który nie jest podpisany niestety, taki. Także taki matowy brąz, wygląda jak Hula Light bardziej. I teraz sięgam po ten ciemniejszy, czy on jest podpisany? To jest naturalny brązer, to chyba po prostu był ciemny puder, wydaje mi się. Ale naturalnym brązerem teraz sobie poprawiam. No i tak, taki delikatny brąz. Teraz słuchajcie, rozświetlacz jeszcze. Mam tu rozświetlacz, w zeszłym roku był róż, tutaj mam rozświetlacz, ten się nazywa Hit Sezonu. I zobaczymy jak będzie wyglądał na policzkach. Używam tego pędzelka z kalendarza. Ma drobiny, trochę się sypie. Wow! Nie każdemu się spodoba, bo on ma mnóstwo drobin. Będzie podkreślał każde załamanie. No to jest taki sylwestrowy rozświetlacz, naprawdę mocny. Zobaczcie z bliska. Widzicie o co chodzi? jak cień. On wygląda jak cień. No teraz jak nie mam makijażu, to się wydaje wow, bardzo mocny. Można go spokojnie jako cień używać, jeżeli nie lubicie takiego rozświetlacza. I mgiełka, którą znalazłam właśnie w kalendarzu. Ma taki aplikator. Bardzo przyjemna. Delikatnie pachnie. Jest to mgiełka, tylko niedobra w smaku. Uważajcie na to. Mgiełka do twarzy wykończeniowa, tak się nazywa. O nie! To miałam użyć. Wiedziałam, że czegoś nie użyłam. Kredka do konturowania twarzy. Już za późno, teraz nie użyję. Widzicie, czegoś wiedziałam, że nie użyłam. Użyję perfum za to. Użyję perfum i zobaczę, czy będę je zaraz czuła. Perfumy nazywają się One i mają zapach orientalno-kwiatowo-kobiecy. Tak bym nazwała. Teraz produkty do ust. W jednym okienku znalazłam skrobaczek i balsam. I najpierw użyję skrobaczka. I skrobaczek wygląda tak. Jest to pomadka. Sorry, że mówię, przez nos mam trochę zatkany nos. Skrobaczek ma po prostu w sobie cukier. I ma fajny skład. To on jest na olejkach zrobiony, tylko go trochę schowam. Natomiast nie czuję takiego skrobania jakiegoś takiego hardkorowego. Trzeba troszkę popracować. O, teraz. Jak się rozpracuje, to dopiero czuć. Jest ten taki masaż ust. Mam ostatnio właśnie przesuszone. Zobaczymy jak balsam. Balsam wygląda tak, ma taki neutralny kolor. I tyle, niech sobie tutaj, niech się nawilża. Zrobię sobie, kochani, brwi, bo nie mogę patrzeć jak nie mam brwi. I dzisiaj nie będzie to niestety Glam Shop, bo nie mam tu kredki pod ręką, zostawiłam w pracy. Będzie to kredka z Bobbi Brown w kolorze Honey Brown. Inny kolor wzięłam. Z tej Micro wzięłam kolor Espresso. To jest jeden z popularniejszych kolorów Bobbi Brown. Także wyczesuję włoski. I użyję tego produktu. Nagrywałam cały test Got2B. Proszę sobie zobaczyć. Got2B, kosmetyki do włosów i teraz już też makijaż. Jak chcecie zobaczyć jak wypadły, to koniecznie zobaczcie mój test. Przywiozłam sobie te kosmetyki z Niemiec. No i zobaczcie, czy mi się spodobały, czy nie. Także ten żel. Szukałam go ostatnio na Allegro, ale ciężko dostać. W ogóle zastanawiałam się, czy jakbym na przykład później przelała tutaj żel do włosów. Wiecie, strzykawką wstrzyknąć do środka. Dobry pomysł? Niedobry? Mogę zrobić takie porównanie. Czy będzie to to samo. I teraz słuchajcie, coś z czego się bardzo ucieszyłam, czyli primer. Znalazłam ten primer w kalendarzu. I primer to jest baza pod cienie eyeshadow base i ma aż 6 ml. I ogromny aplikator, co mi się bardzo spodobało. Więc nakładam na powieki. I niestety ten primer zbiera się tutaj w załamaniach. Jeszcze tak nie... Trochę mi przypomina Piluis, ale jest troszkę rzadszy. Także prawie taka konsystencja. Ja sobie wezmę trochę pudru i go po prostu upudruję, żeby się nie rozjeżdżał. Pudruję sobie całą powiekę i pod okiem też, bo pod oko też go nałożyłam. No jest bardzo, bardzo jasny primer, no ale dobra, zobaczymy. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, to jest cień w musie. Tak wygląda i on jest chyba zrobiony specjalnie, tak mi się wydaje, chyba specjalnie pod ten kalendarz i wygląda on tak. I jak się go zesłoczuje, to wygląda tak. I on jest bardzo, bardzo rzadki, więc nie wiem, czy go tutaj nakładać, szczerze mówiąc. On jest ładny, ale on po roztarciu to jest taka wazelinka z błyskiem, trochę bym powiedziała, że rozświetlacz. Zobaczę. Może go nałożę później troszeczkę w ręczny kącik, nie wiem, jakoś chciałam wam go pokazać, ale nie użyję go dzisiaj, użyję cieni. I cienie wyglądają tak, fiolety, troszkę fioletów jest jak widzicie, o tutaj, ale mamy też coś ciepłego, mamy też błyski. Jest no odrobinkę zimnych, ale w większości ta paleta jest jednak ciepła. I tak jak wam mówiłam w tym filmie, gdzie otwierałam ten kalendarz, bardzo ładna jest ta paleta, ale raczej dla miłośników ciepłych odcieni. Biorę sobie to moje mini lustereczko z Benefitu, to jest mój sposób, że przykładam sobie tutaj lusterko. Jak w palecie nie ma lusterka, to w ten sposób sobie trzymam. Taki sposób. Biorę sobie ten cień, słodki karmel. I teraz biorę sobie kolor klasyczny. Rozcieram podłóg brwiowy. Teraz matowy magnat i ten mały pędzelek i matowy magnat idzie na dół. I tym brudnym fioletem rozcieram sobie teraz magnata i wyciągam tu tak na zewnątrz. Miałam ochotę na fiolet, ale na dole. Chociaż zdaję sobie sprawę, że fiolet może wyglądać ciężko na dole, może wyglądać jakby oko było podbite dosłownie. Ale czekajcie, może zobaczymy jak dalej to się potoczy, ta moja wizja. Fajny jest ten pędzelek, czuję się jakbym nakładała coś palcem dosłownie. Taki jest zwity, fajny. Mam ochotę na ten błysk, więc użyję tą metaliczną śliwkę. I znowu mały pędzelek. I znowu tu na dole, przy samej linii rzęs. Tu na środku tylko. Trochę od tyłu robię ten makijaż, bo chciałam skupić się na tej dolnej kresce, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Chcę spróbować sobie tej kredki, którą znalazłam też w kalendarzu. To jest długotrwała kredka do oczu, brąz. I faktycznie wczoraj zmywałam ją z ręki i bardzo długo mi z niej schodziła, długo się trzymała. Więc tutaj na linii wodnej wewnętrznej, na górze, między rzęsami i na dole zaznaczam właśnie tym brązem. I jeszcze raz wracam z tym metalicznym. I tak to teraz wygląda. O, zaczęły mi łzawić oczy. No i oczywiście dajemy błysk na górę. W ogóle poprawię sobie jeszcze troszeczkę ten cień na górze, bo jeszcze jest za jasno dla mnie. Czyli tylko to załamanie sobie jeszcze zaznaczę. I tu wyciągam na zewnątrz. No i teraz zaczynam od wewnętrznego kącika z najjaśniejszym kolorem, czyli z kolorem Rosa. To ten najjaśniejszy kolor. I nakładam go tutaj. Malutkim pędzelkiem. Sam nasz kącik, tak troszeczkę do góry. Tym samym pędzelkiem jeszcze wrócę do rozświetlacza. Wezmę ten rozświetlacz i nałożę go sobie jeszcze tutaj po długoprofilowe, póki sobie przypomniałam o tym. I teraz tak sobie myślę, żeby użyć tego złotka, bo świąteczny makijaż. I to się nazywa Złoto Orientu, to złotko. I nałożę palcem bezpośrednio. Tak wygląda. I nakładam na ruchomą powiekę. I zastanawiam się nad kreską, czy olać kreskę, czy... chyba jednak zrobię kreskę. Tak mi jakoś pusto. No i dobra, zobaczymy w takim razie z tą brązową kredką. To wygląda. Czegoś mi tu brakuje, nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć czego. Nie mam pojęcia. Już trochę cienia. Dobra, wzięłam paletę neutralną w takim razie i ścięty pędzelek, który był w kalendarzu i użyję sobie koloru Rum, który jest świetnym kolorem właśnie na kreski. O, od razu lepiej, może tego brakowało. Ta sama kredka no nie dała mi takiego efektu jak chciałam, bo jest bardzo kremowa i tak wiecie, rozmazywała się. Wymieszała się trochę z cieniem. Dobra, w takim razie wracam jeszcze chwilkę z fioletem tu na dole. Bo te kreski się połączyły. I tak to wyszło. Dobra kochani, lecimy z tuszem. Tusz do rzęs to jest pupa. Ostatnio w Rossmanie za 25 zł przeceniony z prawie 80. Więc się mega opłaca. To jest tusz pogrubiający. Ale nie zostanę w samym tuszu, bo mam dziury w rzęsach, bo używam odżywki do rzęs z przerwą 1,5 tygodnia i po 1,5 tygodnia zaczęły mi wypadać. Więc, bo nie wzięłam ze sobą odżywki po prostu, zapomniałam o tym. Więc jak stosujemy odżywkę, szczególnie właśnie w tej początkowej fazie kuracji, to trzeba używać codziennie. Później już się używa tam chyba raz w tygodniu, w 3 miesiącach, już nie pamiętam jak to było. Ale zaczęły po prostu wypadać te, które wiecie, których wypadanie było wstrzymane. Więc się wkurzyłam. Rzęsy te same co ostatnio, czyli Ardelki 950 8D. Dobrze mi się noszą. Zaraz coś zrobię z tymi włosami, obiecuję. Zaraz je podsuszę, tylko dokończę makijaż. W zasadzie mogę je trochę już rozpuścić, bo nie będę tutaj... nie będą mi przeszkadzać. Także 8D i są już przycięte. Zawsze jak kleję rzęsy, to widzę od razu jakiś ten... coś do frywania. Ale wiecie co, nie pasują mi te rzęsy. O nie! Nie, takie zagęszczenie, muszę coś takiego bardziej kociego, czekajcie. No jak na złość nic nie mogłam znaleźć. Słuchajcie, będą to rzęsy Romi od Tomy Lashes. Takie, dłuższe na końcach, no nie mogłam nic znaleźć. Powiem wam, że muszę uzupełnić moje zapasy rzęs. Bo widzę, że pokończyły mi się niektóre. Taka ciekawostka, Romi jest od imienia mamy Tomy. Mama Tomy nazywa się Romi. I naklejam, tutaj wiadomo, że mi wychodzi poza oko, naklejam na... kreskę. O to mi chodziło, żeby to oko było takie kocie bardziej. O takie oko mi chodziło dokładnie. takie rozciągnięte, wyciągnięte. Podobają mi się też rzęsy, one sobie tutaj schną. Ja, słuchajcie, pójdę wysuszyć włosy i razem dokończymy sobie makijaż ust i pokażę wam nową technikę malowania. Okej, podsuszyłam sobie trochę włosy, jeszcze nie do końca. Ostatnio miałam live'a z dermatologiem na Instagramie i powiedział mi, żeby nie suszyć skóry głowy. To jest bardzo ważne. Same włosy, nie skórę głowy. To jest jeszcze taki mały trik, jeżeli chodzi o rzęsy, ponieważ przykleiłam sobie, nie wiem czy to będzie widać, przykleiłam sobie rzęsy trochę wyżej na linii rzęs. Widzicie, tu jest taka przerwa pomiędzy. Taki prześwit i ten prześwit wypełniam sobie czarnym linerem. Wsadzam po prostu liner pomiędzy jedne rzęsy a drugie, pomiędzy moje a doczepione i zamalowuję sobie na czarno, wtedy nie będzie tego widać. To jest taki, wiecie, szczegół, ale z bliska to widać i ja to widzę i mnie to denerwuje. Więc jak jest zamalowane, to nie widać. I najlepiej taki liner typu flamaster się sprawdzi do tego. Po prostu wetknąć tutaj i kilka kresek i jest od razu efekt i ciemniejszych rzęs i lepiej to wygląda. No dobra, i teraz sposób na te usta, który wam mówiłam. W kalendarzu od Hani były te dwa produkty, czyli konturówka i pomadka. I słuchajcie, pokażę wam, jak ostatnio na TikToku pokazywali sposób od Make Up By Mario, czyli makijażysty Kim Kardashian. Tutaj trochę dopudruję. Jak on robi ten taki słynny dzióbek. Wyszły już z mody te takie usta szerokie, ja to nazywam zawsze usta żaby, czyli takie, wiecie, rozlane, duże na całej długości, takie pontony. Teraz modne są te usta rosyjskie, czyli taki bardziej dzióbeczek. W ogóle śmieszne, że mówię w kategoriach, że modne są usta, no ale wiecie o co chodzi. Dobra, najpierw malujemy górę i górę konturówką, konturówka elegancki się nazywa. Robimy tak, na górze łączymy łuk kupidyna. Wychodzimy poza kontur właśnie na górze i wychodzimy poza kontur na dole. Poza usta, czyli te dwa miejsca mamy te, które wychodzimy poza kontur, a reszta ust idziemy po konturze lub wewnątrz do środka ust w ten sposób, czyli tutaj jedziemy wewnątrz, na górze poza konturę. Nie wiem, czy to będzie dobrze na mnie wyglądać, nie mam pojęcia. Widziałam, że taki efekt działa świetnie, jak ktoś ma bardzo małe usta i rzeczywiście można wyczarować sobie wtedy ten taki słynny dzióbek. Chyba mi wyszło. A tutaj za wysoko, nie? Wydaje mi się, że wysoko. Dobra, zostawię, najwyżej zmarzę. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. I teraz pomadka. Pomadka ma kolor formalna. Chyba nie jest kształt ust dla mnie. Ogólnie mi się podoba oprócz tego dzióbka na górze. Jednak to nie będzie dla mnie. Okej, obniżyłam trochę ten dzióbek, ale nadal nie wiem, czy to jest mój kształt ust. Musicie mi napisać w komentarzach, czy wam się podoba, czy nie. Kochani, czekam na wasze komentarze, jak wam się dzisiejszy makijaż podobał. Czy podoba wam się zawartość kalendarza od Hani? Czy podobają wam się te cienie? Na pewno znajdą wiele fanek. Tutaj można wyczarować wiele makijaży tymi fioletami, ale też tymi błyskami na pewno. Także dzisiaj taki makijaż sobie wymyśliłam. Dajcie znać, jak wam się podoba, tak czy nie. Może ktoś wykorzysta na święta ten pomysł, może nie dokładnie do wykonania, ale może ten pomysł, kolory i tak dalej. Dajcie znać, czy lubicie produkty z Glam Shopu. Jeżeli wam się film podobał, zostawcie mi kciuki do góry. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.